No i oczywiście wracamy do walki kickboxingu. Low kick w kategorii wagowej do 75 kg. A w tej walce zaprezentują się w narożniku czerwonym zawodnik klubu WM Warriors Olsztynek, panie i panowie, Daniel Mocne wejście zawodnika z Olsztynka, Daniela Miłka. A teraz czekamy na Mateusza Leńskiego z klubu Piechotka Team i oczywiście w narożniku Jarek. A głównym sędzią ringowym będzie teraz nikt inny jak doświadczony sędzia Janusz Wielgosz. Doświadczenie bardzo długoletnie, ogólnopolskie i międzynarodowe. Jego rywalem w narożniku niebieski będzie reprezentant Piechotka Team SUS, Mateusz Leńskie! Czekamy wciąż za zawodnikiem Mateuszem Leńskim. Jest to zawodnik bardzo charakterny, miałem okazję go oglądać nie raz. Może nie jest wirtuozem techniki, ale naprawdę charakteru mu nie brakuje i zawsze dąży po swoje. Także na pewno nie ulega wątpliwości, że walka zapowiada się atrakcyjnie. Mateusz jest zawodnikiem już też doświadczonym. Aczkolwiek bardziej preferuje formułę full contact, a dziś go widzimy w wersji low kick. Low kick, czyli kopnięcia również dopuszczane niskie, od kolana, powyżej. Oczywiście walka w wymiarze 3 rund, po 2 minuty. Daniel już czeka w ringu.
A wykorzystując czas, jak ja wcześniej wspominałem, pierwotną formułą full contact i świetne występy prekursorów polskiego kickboxingu, czyli Marka Piotrowskiego, Przemka Salety, czy choćby następnie Józek Warto, już świętej pamięci, czy w wydaniu żeńskim Agnieszka Rylik, Iwona Guzowska, to oni tworzyli ten pierwszy polski kickboxing, to oni rozreklamowali go za granicami Polski. Ale już widzimy, Mateusz jest w niebieskim narożniku i za chwilę rozpoczynamy pierwszą rundę. W kategorii wagowej do 75 kg. Zapraszam na rundę pierwszą. Warunki podobne do siebie, szybka akcja Mateusza, ale tym samym odpowiada jego rywal. I ponownie lewy, prawy sierp, silny low kick i ponownie akcja, o i widzimy też kopnięcie półobrotowe. Ponownie ten sam schemat kończący akcję silnym prawym low kickiem. High kick. Tak jak wspomniałem, tutaj możemy być spokojni. Mateusz konsekwentnie, na pewno tanio skóry nie odda. Akcja lewy-prawy zakończona middle kickiem. Ponownie middle kick tutaj celowany w okolice wątroby. I ponownie to samo. I uwierzcie mi Państwo, na pewno są takie uderzenia odczuwalne. A teraz zmiana strony, kończąca akcja prawym low kickiem. Tym samym odpowiada jego rywal. Myślę, że nieznaczną przewagę może mieć Mateusz w tej rundzie. I ponowny mocny atak Mateusza. Aczkolwiek nie są to w pełni czyste ciosy, które mogłyby robić wrażenie jeszcze na rywalu, ale to się oczywiście odkłada. I jest tylko kwestią czasu, jak może to zadecydować, również i na werdykcie. Mocno bije Mateusz. Koniec rundy pierwszej. No tutaj ze wskazaniem zdecydowanie na Mateusza. Myślę, że więcej wykopał w tej rundzie. Aczkolwiek też nie ulega wątpliwości, że Daniel odgryzał się. No i zobaczymy po wskazówkach trenera Jarka, jakiego zobaczymy Mateusza. Przed nami druga runda. Widzimy znakomitego trenera w narożniku, tutaj zawodnika z Olsztynka, czyli Tomasz Szczepaniuk, między innymi trener legendy KSW, można by rzec, Jurasa. Łukasza Jurkowskiego. To u niego właśnie Łukasz Juras Jurkowski rozpoczynał przygodę ze sportami walki, a konkretnie w taekwondo. Ale wracamy do walki tutaj Mateusza z Danielem. No i zobaczymy, czy w dalszym ciągu tą nieznaczną przewagę Mateusz będzie podkreślał. Na razie główny sędzia nie ma nic do pracy. Walka w miarę czysta i wciąż w mojej opinii przeważa Mateusz. Mocny prawy sierpowy. O, teraz próba podbródkowego ze strony Daniela. I tutaj w zwarciu przydałoby się
wymowniejsze uderzenie ze strony Mateusza, ale zobaczmy ponownie middle kick w okolice wątroby. Kolejna akcja. Myślę, że jednak mimo wszystko z respektem obydwoje do siebie podchodzą. Odejście lekkie, blok i lewy prosty. Teraz szuka swojej szansy częściej Daniel. Próba kopnięcia po obrocie Mateusza. Silny lewy sierpowy. Ponowna, świetna akcja. Lewy, prawy i kończąca middle kickiem. No jestem ciekaw, czy walka dotrwa w pełnym dystansie. Końcówka drugiej rundy, niespełna 10 sekund. Wysoki high kick ze strony zawodnika z Olsztynka. Można zauważyć już takie odczucie zmęczenia u jednego i drugiego zawodnika. Wkładają niemało siły w te uderzenia, zarówno te kickniki pięściarskie, jak i nożne. Aczkolwiek wydaje mi się, że Mateusz nieco więcej kopie. Jeśli wydolnościowo Mateusz wytrwa, wydaje mi się, że Owedy powinien być spokojny. Aczkolwiek wydaje się bardziej świeży tutaj zawodnik z Olsztynka. Motywowany przez dwójkę sekundantów, znakomitych sekundantów zresztą. Tak jak wspomniałem, Tomasz Szczepaniuk, trener z Legionowa, klub Tajfun. Oczywiście zawodnik reprezentuje klub w Olsztynku. No i ponownie silne akcje. Widoczne to było kopnięcie obrotowe, także nie mogło ono zaskoczyć rywala z Olsztynka. Teraz precyzyjniej próbuje już ustawiać sobie Daniel Mateusza. I kolejna dobra akcja. High kick, wysoki high kick. Myślę, że walka może się podobać. Zawodnicy obydwoje preferują znakomity poziom techniczny. Mateusz jest starszym zawodnikiem od Daniela i to może być też powodem, że ten jego deficyt wydolnościowy będzie słabszy. I ponownie silne sierpowe ciosy poprzedzone prostym. I teraz wątróbka, to mogło zaboleć. Ale tutaj spokojnie przyjmuje na podwójną gardę i po klinczu wraca do swojej pozycji. No i 10 sekund pozostaje do końca walki. Wydaje mi się, że tutaj przebłyski były i po jednej, i po drugiej stronie, jak to widzą sędziowie. Koniec rundy trzeciej, ostatniej. Trudno zakładać cokolwiek, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak mimo wszystko minimalna wygrana raczej chyba Mateusz. Czekamy oczywiście na werdykt. Panie i panowie,
Łuki w kategorii wagowej do 75 kg. Jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Mateusz Leński! Nie myliłem się co do... Nie myliłem się, no nie myliłem. Co do Mateusza, znakomita w mojej opinii walka. I mimo, już nie oszukujmy się, wieku swojego potrafił młodego wilka pokonać. Brawa dla Mateusza. I miejmy nadzieję, że trener Jarek zadowolony za chwilę pojawi się tutaj, przyjmie na stanowisku. Oczywiście pamiątkowe zdjęcie musi być. Oczywiście również dla Daniela, który świetną walkę zaprezentował. Gratulacje dla obydwu wojowników.